Cześć, Piotr Gmarek, HDTV Polska. Jak widzicie, siedzę ponownie przy telewizorze z systemem Android TV. Mamy tutaj akurat Sony Bravia, model X8505C, czyli model Ultra HD. I dzisiaj będę Wam chciał pokazać, jak wygląda sterowanie właśnie na telewizorze z systemem Android TV. Okazuje się, że naprawdę mamy wiele możliwości, jeżeli chodzi o sterowanie. Do tej pory wydawało się, że firma Google będzie proponować tylko swoje rozwiązanie, czyli rozwiązanie nie oparte na kursorze ekranowym. Jak widzicie, główny pilot multimedialny, który jest dodany do telewizora Sony, jest oparty na poruszaniu się blokowym. Tak, nie muszę ruszać, jak już wspominałem w poprzednich filmach, całą ręką czy nadgarstkiem i szukać kursora, tylko mam tutaj specjalny touchpad, ładzik tak zwany, i możemy wyszukiwać sobie różne rzeczy po blokach androidowych. Lewo, prawo, potwierdzamy aplikację. Oprócz tego do tego pilota możemy także mówić, tak? Więc jeżeli wypowiemy jakieś słowo, na przykład jeżeli chcę coś znaleźć z naszego portalu, HDTV Polska, to telewizor bez problemu znalazł filmy właśnie związane z naszym portalem. Oczywiście znalazł je m.in. na YouTube. Więc to jest pierwsza opcja i najbardziej popularna, czyli korzystanie z multimedialnego pilota. Ale okazuje się, że nie tylko tym pilotem możemy sterować telewizorem. Drugą rzeczą, może być to zaskakujące, jest pad. Tutaj mamy akurat pada od konsoli Xbox 360, właśnie go podłączyłem. No i zobaczcie, co się dzieje. Normalnie mogę za pomocą pada sterować telewizorem. Oczywiście może to być także pad od komputera PC, na przykład Logitecha, który też współpracuje, właśnie jest zrobiony na bazie pada od Xboxa. W związku z tym zwróćcie uwagę, że możemy sobie sterować wszystkim, a nie tylko grami. Możemy wypożyczyć film. Szczerze, mi się najbardziej ta funkcjonalność podoba, ponieważ jestem przyzwyczajony jako gracz. W związku z tym bardzo szybko możemy sobie sterować. Proszę, wypożyczać filmy. Tak samo jak ta konsoli, czerwonym wstecz, tak, jeżeli nacisniemy logo Xboxa 360, zawsze wjedziemy do głównego menu. No oczywiście możemy grać, no to jest chyba jasne. W związku z tym sterowanie padem. Kolejna rzecz to mysz i klawiatura. Mam tutaj bezprzewodową mysz i bezprzewodową klawiaturę. Nadajniki znajdują się już w telewizorze. No i zobaczcie, jaka sytuacja. Pojawia się na ekranie kursor. Nie było to jasne do końca, czy na telewizorach z systemem Android TV z 2015 roku będzie ten kursor. Natomiast okazuje się, że jest i właśnie tym telewizorem można sterować. No i podobnie jak klawiaturą. Zwróćcie uwagę na klawiaturze, niska góra, dół. Enter oczywiście wejście w konkretną aplikację, na myszce mamy przewijanie, więc też możemy za pomocą takich urządzeń sterować telewizorem. Bardzo fajna sprawa. Żałuję tylko, że Google wymyśliło taką sytuację, że Android TV w tym roku nie ma na standardowym wyposażeniu przeglądarki internetowej, co naprawdę wydaje się trochę dziwne, ale firma uznała, że telewizor nie służy do wolnego przeglądania internetu. Taką przeglądarkę można zainstalować, natomiast próbowałem tutaj w Google Store znaleźć coś odpowiedniego, natomiast szczerze nic nie wpadło mi, co byłoby godnego uwagi, coś na poziomie Chroma. Więc tutaj klawiatura przede wszystkim będzie się przydawać do obsługi różnych aplikacji i telewizora. No i kolejną rzeczą jest aplikacja w telefonie, tak? Oczywiście standard, doskonale znany. Akurat w przypadku telewizorów Sony jest to aplikacja TV Side View. I taką aplikacją też możemy sterować naszym telewizorem. On oczywiście musi być w sieci domowej, podobnie jak nasze urządzenie mobilne. Możemy sobie tutaj używać na przykład wirtualnego pilota. I też za pomocą, jak widzimy, telefonu sterować telewizorem. Oprócz tego ta aplikacja jest też bardzo dopracowana, jeżeli chodzi o program guide, czyli mamy tutaj całą gazetę
całe EPG, czyli elektrologiczny przewodnik po programach, możemy sobie czytać o danym kanale. Jeżeli to w tej chwili leci, to bezpośrednio zlecić z urządzenia mobilnego, aby ten kanał pojawił się na ekranie naszego telewizora. Więc sterowanie aplikacją jak najbardziej jestem za. W związku z tym, jak widzicie, możliwości jest naprawdę wiele. No i pokazuje to tylko, że to jest właśnie telewizor oparty na systemie Android, tak? Czyli jest dosyć mocno już przypominający, no, najzwyczajniej w świecie, komputer. To wszystko z mojej strony. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!